ponieważ ostatnimi czasy sport jest na topie, dlatego dzisiaj porozmawiamy o igrzyskach. A konkretnie o filmie Igrzyska śmierci Kosogłos, część pierwsza. Jak się orientujecie, jest to już trzecia część z rzędu, nam została jeszcze jedna do oglądnięcia. Tak fajnie y, ostatnią część y, podzielili na dwie połówki, no, ale nie o to chodzi. Spotkamy tutaj naszych dobrych starych znajomych pojawia się Katniss w tej roli jak zawsze Jennifer, Jennifer Lawrence i jeżeli pamiętacie, jeżeli nie, no to troszeczkę Wam zepsuje przyjemność oglądania poprzedniej części. A jeżeli pamiętacie, będziecie widzieć, o co chodzi. Była, była ta bitwa, cała walka, elegancko oni w tym momencie się rozpierzchli nie tak do końca, na końcu, nie, na końcu pierwszej części, drugiej części, przepraszam. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Tutaj jest wszystko w porządku, dobra, oni są i trzeba jakoś walczyć. Jest, formuje się nowy Ruch oporu, że tak powiem, cały czas walczymy przeciwko, przeciwko władzy, przeciwko stolicy, przeciwko prezentowi w tej roli. Świetnie, jak zawsze, w roli czarnego charakteru. Czy to jest osadzony, czy to jest właśnie Igrzyska Śmierci, rewelacyjny Donald Sutherland. I na tym to się opiera. W sumie nie będę wam mówił e, fabuły, bo pewnie się domyślacie, ale tutaj bardziej się skupiają, co w sumie do końca mi się nie podoba, na walce politycznej. Bo jest. E, nowa, może nie pani prezes, ale przywódczyni w tej roli Julian Moore, która rzeczywiście chce obalić starego prezydenta i tak dalej. I Katniss tak na dobrą sprawę jest tylko trybikiem. Zaczyna się cała ta machina polityczna, całe to bla, 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 uśmiechnie się, co ten pomyśl w ogóle, choć pojedziemy tam, nakręcimy reportaż i w ogóle tu nagramy pieśń bojową, tu jakieś okrzyki. Do końca to mnie nie przekonuje, bo w tym momencie yy, mówię od razu, nie czytałem książki, więc yy, Pewnie wiecie lepiej, czy jest film jest wierny książce, czy nie. Jeżeli tak jest w książce, no trudno. Trudno po prostu ekranizują książkę i zbyt wielkiego pola manewru nie mają. A jeżeli nie, no to nie zrobili dobrej roboty. Bo ja się wiem, że to jest oczywiście cały czas przygrywka do czwartej części, gdzie będziemy mieć wielki finał, bitwę w stolicy i tak dalej, i tak dalej. Przychoda się potoczy tam, będziemy mieli znowu Pitka, Pita mieć i tak dalej, i tak dalej. Ale. Wydaje mi się, że za bardzo marginalnie potraktowali. Tak, oczywiście, cały czas Katniss jest w roli głównej. To nie można powiedzieć, że nie. Cały czas jest postacią wiodącą. Wszędzie kamera podąża za nią. Ona ratuje ludzi, jest przywódczynią i to rzeczywiście jej moc daje moc całej rebelii. Ale widać, że mam takie troszeczkę wrażenie właśnie, jak to jest analogia do Gwiezdnych Wojen, gdzie tam kanclerz Palpatine był i mieliśmy też postać grana przez Natali Portman, że to było w ten sposób troszeczkę. Tutaj wydaje mi się, dzieje się podobnie. I to mnie do końca nie, nie przekonuje. Tak, rzeczywiście jest kilka fajnych scen efektów specjalne, no to nie muszę wam mówić. Film, który ma budżet 125 milionów dolarów, nie może mieć głupich, brzydkich, nieudanych efektów specjalnych. Aczkolwiek wularnie. Powiem w ten sposób. Jest kilka fajnych zwrotów akcji. Naprawdę zaskakuje i jest coś pięknego. To mi się yy, podoba. Mamy nadal to państwo policyjne. Fajnie, ponieważ to jest myśl, nuta przewodnia. Aczkolwiek jest pewna scena, jeżeli widzieliście, będziecie wiedzieli o co chodzi od razu, jeżeli nie, dowiecie się z kina. Yy, idą sobie, no umówmy się, że drwale, tak, w tym momencie nagle są eskortowani przez, przez tą straż i uciekają, uciekają, spierniczają yy, na drzewa. Ci do nich strzelają, w ogóle są metr od nich i zamiast ich zaatakować, to oni uciekają, uciekają na drzewa, ginie ich tam mnóstwo, tylko po to, żeby potem tamtych yy, Jakąś sprytną sztuczką, minami, czy czymś wysadzić, no to można było zrobić inaczej, ale to jest takie moje, że wystarczyło, żeby drwal się odwrócił, ciachnął toporem, żeby miałby jednego faceta z głowy, a że drwali było powiedzmy czterech na jednego, to byłoby załatwione szybciej, ale tam musiało to być zrobione efektownie w ten sposób i inny miał, miał być przekaz, i inny miał być wydźwięk. Było tak, a nie jest. Ogólnie dla mnie film jest w porządku. Naprawdę czekam na czwartą część, bo wydaje mi się, jak już powiedziałem, że to będzie tak, to będzie ukoronowanie całego dzieła. Dlatego. Powiem tylko i wyłącznie 6 na 10, bo spodziewam się więcej. Po pierwszej części to była zaskakującym hitem, nikt się nie spodziewał. Druga była fajna, trzecia troszeczkę obniżyła loty. No ale zobaczymy, może czwóreczka pokaże, że mm, tak miało być. Potem oglądasz 4 razem i przyjdziecie myślę, że faktycznie to była fajna przegrywka i to tak miało być. Obsady mamy iście gwiazdorską, jak zawsze, bo oprócz Jennifer Lawrence, oprócz rzeczonego Donalda Sutherlanda i Julian Moore, pojawia się, no nieżyjący już, Philip Seymour Hoffman oraz Woody Harrelson. W jakie postaci się wcielają? Wiecie dokładnie, ponieważ kontynuują swoje role. Czy film się spodobał? Tak, zdecydowanie bardziej się spodobał niż mi. Budżet, jak już mówiłem, 125 milionów. Kwota, którą zarobił na dzień dzisiejszy, to jest 561 milionów dolarów, a w kinach jest dopiero dwóch tygodni. Czyli jest, jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej. Pewnie przekroczy magiczną barierę miliarda i to będzie dla niego ukoronowanie y, tego wszystkiego. I jeżeli podobały się takie filmy jak pierwsza, druga, czyli na przykład jak Niezgodna, jak Dawca, to tak, ten film jest dla Was. To jest kino science fiction dla młodych ludzi i jeżeli taki temat są Wam bliskie, Czemu nie, idzie zobaczyć, naprawdę fajnie spędzić 2 godziny czasu. Okej, okay, ja teraz rozwiązanie zagadki sprzed. No, w sumie już prawie dwóch tygodni, bo trochę się tak no zadziadziłem. Kilka dni mnie nie było, ale płytka z filmem chłopaki sferajny, tak widać widać. Idzie do. Proszę bardzo, że się pojawiło, dziękuję bardzo. Komentarze świetne, na pewno skorzystam z wielu. Wczoraj skończyłem oglądać trzeci seri... sezon Grotron, więc jak wiecie. Bardzo Wasze sugestie sobie biorę do siebie. A teraz y, kolejna zagadka. W sumie konkurs. Szybki tylko do piątku, bo trzy dni zostały. Płytka do wygrania Rob Roy. Teraz było, dzisiaj było o filmie y, przygodowym, fantastycznym. Teraz będzie troszeczkę kina historicznego. Krótkie pytanie. Dlaczego Ty? Dlaczego, dlaczego Ty masz otrzymać filmę z putem Rob Roy? Jak zwykle. Jak zwykle chciałbym się rzec. Czekam do, do czwartku, do północy. W piątku publikuję zwycięzcę. I będziemy wtedy lecieć z kolejnymi filmami. A na razie, cześć.